Nasz ukochany gość przyjaciel ma egzorcyzmować nawróconemu małżeństwu córeczkę 4-letnią. Opętana. Prosi ją, aby w swoim otoczeniu znalazła przynajmniej 5 osób, by przyszły i modlitewnie wsparły ten egzorcyzm. Wraca załamana. Była u 5 swoich najlepszych koleżanek. Baby pod 30. Wszystkie jej dają odpowiedź. Ja już w Boga nie wierzę. Nie, że się boję. Że się... Nie. Uczciwie. Ja już w Boga nie wierzę. Wy sobie nie zdajecie sprawy, jaki jest dramat Polski, ilu ludzi przestało wierzyć swojego Zbawiciela. Dziś zaczynam coraz bardziej to rozumieć, co mi Matka Boża kazała w sierpniu. Zajmij się ratowaniem dusz, zatrzymaj wszystkie prace, nowe inwestycje. Stop, maszyna, stop. Wszystko to zatrzymane. Ludzie, wy się sami potępiacie. Jak ty możesz powiedzieć, że ja już w Boga nie wierzę? Ukochana Polko, ukochany Polaku, opamiętaj się. Idziesz prosto w piekło.